Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik. Przepraszam od razu wszystkich za jakieś głosy w tle. Nagrywam w takich warunkach, w jakich nagrywam. Nic na to nie poradzę. Pozdrawiam też z góry wspierających, a my zaczynamy sobie omówienie rozdziału. Powracamy do Wano, gdzie nie dowierzają, że transmisja Vegapunka również do nich dotarła. Znaleźli także ślimakofon w zamku Orochiego, który pewnie całe to nagranie transmituje. I co ciekawe, Momonosuke zna Joyboya, a Kiemon również go kojarzy. O co tutaj chodzi? Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Poza tym Momonosuke mówi coś w stylu, że o, Joyboyu, a więc byłeś piratem. Co to ma być? Co tam było w tym dzienniku Odena? Idziemy dalej. Powraca Demaro Black. Siedzi w jakimś więzieniu i udaje Kida. Tym razem nie Luffy'ego, ale kogo to obchodzi? Wracamy do nagrania Vegapunka. Mówi on w nagraniu, że miał dostęp tylko do paru poneglyfów, ale historia w nich ułożona. Mówi o wielkiej wojnie z przeszłości. I kontynuuje, że Joy Boy stawiał czoła światowemu rządowi, który w przeszłości był tylko sojuszem 20 królestw. Cały sojusz powstał przeciwko frakcji Joy Boya i cały konflikt był wojną dwóch różnych ideologii, więc tutaj nie ma dobrych i złych. Tymczasem Vegapunk wraca do tematu starożytnego królestwa, ale w międzyczasie Luffy i giganci dalej uciekają przed Merkurym, a Mars używa królewskiego haki na całym Egghead, by wyłączyć każdy możliwy ślimakofon. A wracając do nagrania, to Stella mówi, że ciężko uwierzyć, iż starożytne, zaawansowane technologicznie królestwo istniało naprawdę oraz zostały stworzone za jego istnienia bronie, które przekraczają możliwości współczesnej nauki i nawet Vegapunk tego nie ogarnia. I w tym leży cały problem, komentuje Stella. W międzyczasie przewija się również Foxy, ale kogo to obchodzi? My przechodzimy do rozmowy z Tusi z Edisonem. Edison jej mówi, że nie musi się ona już przejmować barierą i może uciekać. Ona odpowiada, że nie może uciec, bo co się stanie z wspomnianym kapeluszem w trakcie ucieczki, ale Edison kontruje, że wszelakie bariery nie mają już sensu, skoro takie potwory jak Gorosei grasują na wyspie. Stwierdza również, że zrobili wszystko co mogli, by zapewnić wspomnianym ucieczkę i z pewnością sobie poradzą. Idziemy dalej, Nami kontaktuje się z Jimbe, gdzie jest on i Zoro. Ryboluj stwierdza, że wkrótce do statku wspomnianych przybędą, a Nami go pospiesza. Wychodzi też na to, że Saturn odpuścił grupie Nami i także się skupił na znalezieniu ślimakofonu transmitującego nagranie Stelli. Wracamy do rozmowy Edisona ze Stacy. Stacy się cieszy, że zrobili oni wszystko co mogli. Edison powtarza jej, żeby uciekała, aczkolwiek ona sama stwierdza, że ona nie wie co ze sobą zrobić i bez Stelli nie ma dla kogo żyć. Akaku słucha tego wszystkiego z przykrością w kącie. W międzyczasie grupa Bonnie walczy z Wenusem, stwierdzając, że nie mogą dopuścić do jego ataków mieczem, bo może przeciąć wszystko. Bonnie też stwierdza, że nie może utrzymywać swojej zmienionej formy przez dłuższy czas. My ponownie wracamy do nagrania. Vegapunk mówi, że pusty wiek skończył się wraz z pokonaniem Joy Boya. To jest bardzo ważna informacja, ale następstwa tych wydarzeń miały poważne konsekwencje i blizny tych konsekwencji nigdy się nie zagoją. A Wenus wściekły na słowa Vegapunka przecina całą wyspę w pół. A doktor kontynuuje, że obecne podróże między wyspami są bardzo utrudnione oraz większość ludzi żyje w miejscach swojego urodzenia, nie znając innych kultur. Doktor także dodaje, że to jest obecnie dosyć powszechna wiedza, ale tak nie było 1000 lat temu. A w ciągu pustego wieku doszło do katastrofy ekologicznej. I starożytny świat został pochłonięty przez wodę, a obecnie widzimy tylko jego resztki, czyli fragmenty wielkich mas lądowych, które nie utknęły pod wodą. Tak to przynajmniej zrozumiałem. No i tam Vegapunk mówi, że teraz cały stary świat spoczywa na dnie oceanu. Kontynuuje również, że kiedyś było nawet wiele kontynentów i cała ta wielka zmiana na świecie, czyli to wielkie zalanie, pozwala wyjaśnić ogólną cenzurę historii stosowaną przez światowy rząd. I w zaledwie 100 lat, czyli w ciągu pustego wieku, ogólny poziom mórz podniósł się o 200 metrów. W międzyczasie Nojiko musi sprawdzić sad mandarynkowy, tak to jest bardzo ważne w tym wielkim, przełomowym momencie fabularnym, a pośród marynarzy na Egghead zdania są podzielone odnośnie słów Vegapunka, a jacyś randomowi piraci wyśmiewają doktorka i jego słowa. A Kureha mówi coś w stylu, że ten świat nadal ma wiele interesujących rzeczy do pokazania i tak dalej,
Nieważne, my wracamy do nagrania. Vegapunk potwierdza, że ta katastrofa klimatyczna była dziełem człowieka, a nie żadną klęską żywiołową, gdyż Vegapunk przeprowadził nawet badania w tym temacie i wykluczyły one taką hipotezę. A inna hipoteza doktora się potwierdziła, kiedy badał on kilka dni temu od tego nagrania poziom mórz i stwierdza, że wszystko zaczęło się 800 lat temu, kiedy została użyta starożytna broń o zaawansowanej technologii zdolna zatopić świat. I ta sama broń wciąż istnieje oraz czeka na ponowne użycie. A rozdział kończymy słowami Stelli, że wojna, która zaczęła się w pustym wieku, trwa do dzisiaj. Rozdział męczący, jego ocena to takie 6 na 10, dużo loru, fajnie się bawiłem, ale większość informacji to w zasadzie było potwierdzenie tego, co już wiemy. Bardziej mnie martwi to, że Oda stara się za dużo tych reakcji ze świata pokazywać, co jednak męczy. Co do starożytnej broni, no to faktycznie może być to Uranus, który jest w posiadaniu światowego rządu, no bo Posejdon to rybia księżniczka, a Pluton siedzi pod wano, czyli rząd w takim razie ma w swoich rękach Uranusa. Może stąd York miała w ogóle energię do stworzenia broni przy pomocy Matki Ognia, coś takiego. No i ten wielki skarb wspomniany przez Doflamingo podczas Dressrosy, to już na pewno jest ta broń zdolna zatopić świat. Tutaj raczej nie ma wątpliwości, tutaj wszystko zaczyna się układać w jedną całość. No i warto wspomnieć też o tej całej wojnie ideologii, czyli to pewnie było wolność kontra bezpieczeństwo, coś w tym stylu, bo często się zakłada, że nie ma wolności, jeżeli jest nadmiar bezpieczeństwa, chociaż ja się z tym nie zgadzam. Według mnie właśnie wolność jest wtedy, gdy masz zapewnione bezpieczeństwo i tutaj nie zgadzam się często z libertarianami czy inną prawicą. Tutaj bardziej klasyczni liberałowie mają rację, że jeżeli masz policjanta na rogu i on cię ubezpiecza, masz prawo czuć się bezpiecznym, on zadba o ciebie. Bo ja na przykład pełną swobodę, wolność rozumiem w kontekście anarchii. Dla mnie pełna wolność to jest anarchia i gdzie każdemu możesz zrobić co chcesz, czyli taka Somalia 2.0. No jeżeli Oda chce iść w tym kierunku, no to ja się z nim już na pewno nie zgadzam, bo według mnie nie ma wolności i swobody bez bezpieczeństwa. Twoja wolność kończy się tam, gdzie wolność drugiego człowieka. A nie, że każdy robi co chce i jak chce. To nie jest wolność, to jest anarchia. To trzeba rozróżnić i mam nadzieję, że Oda fajnie z tego wybrnie i rozróżni te jednak dwie rzeczy. Prawdziwą wolność od anarchii, bo coś czuję, że niebezpiecznie Oda może w tą stronę coś pójść. No ale to takie moje prywatne przemyślenia. Jeszcze wątek Stussy jest bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że nie pójdzie ona z Kaku i Lucci do CP0 dalej. Jest ona oczywistym zdrajcą, więc jedyne co jej zostaje to ucieczka ze Słomianymi. Kto wie, może nawet zostanie oficjalnym członkiem. Jest to bardzo ciekawe. Swoją drogą Lilith też ucieka ze Słomianymi, więc może dwie kobiece nowe postacie w załodze nie mają w zasadzie co robić ze sobą. Niech dołączą. Ja nie mam nic przeciwko. Więcej pewnie w spin-offie, także to tyle ode mnie w tym nagraniu i na razie.